dzisiaj w Księdze Wyjścia czytamy takie stwierdzenie, że Pan Bóg uczynił upartym serce Faraona. I można by z tego wywnioskować, że oto Pan Bóg steruje Faraonem i powoduje, że Faraon podejmuje błędne decyzje, dlatego że Pan Bóg spowodował właśnie to, że jego serce było zatwardziałe, uparte i nieposłuszne. Otóż nic bardziej mylnego. Po to, żeby dojść do takiego stanu, w jakim był Faraon, czyli do zatwardziałości serca, to potrzeba bardzo wielu decyzji, małych decyzji, gdzie my sprzeciwiamy się działaniu, łasce Pana Boga, gdzie sprzeciwiamy się temu wszystkiemu, do czego Pan Bóg nas powołał i w pewnym momencie krok po kroku utwardzamy nasze serce. To tak jakbyśmy przeżywali wiele zawałów serca i każdy moment, każdy element serca był coraz bardziej zajęty i coraz bardziej to serce było niesprawne. Faraon doszedł do tego momentu, kiedy zaczął działać już zupełnie na oślep ze względu na wcześniejszą zatwardziałość swojego serca. Dlatego możemy powiedzieć, że w momencie, kiedy my mamy twarde serce, zatwardziałe serce, uparte serce, to oznacza, że podejmowaliśmy wcześniej bardzo wiele decyzji, które złożyły się na to, że nasze serce nie jest w stanie już rozpoznać dobra i zła i działa według planu tego, który jest naszym przeciwnikiem.